kokainka. Z tyłu choinka. Ogólnie w pandach to choinki się robią często z tyłu. No. Mają taki wad. To nie szybszy jak wad, tak? No, do marca. O, nie ma wspomagania, więc bardzo ciężko chodzi kierownica. Ale w ogóle czy w się... W ogóle nie było. Do 2000... 4 no. czy 5? Myślałem, że to tak nie... To jest ściąga. No, ale jedź! Do widzenia! No i mamy go. Zaraz odpalamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ja chcę wracać, nią. No, po tym deszcie to nie wiem, czy da się. Sprzęcie trzeba wypowiedzieć, żeby odpalić. Ja się po prostu próbować najpierw na benzynie. No dobra, zaraz. Nie, odwrotnie na gazie. To auto, które na zimę odpala się w gazie. Tak, to i działa. Działa, tu no ręczny był, jak ja nie wiedziałem, to był. Gość z taksówki, jak się zainteresował, zajebiste auto, który to rok? A to powiedziałeś, że kupuję? No. Jak to się robi? Trzymaj nogę na gazie, bo trzeba pompować gazu. Za mało. Muszę to wszystko nagrać i zapamiętać. Ale hit. Coś to masz mieć kluczyk. Także no nawet nie zgaśnie, nie? Ale nagle to dobrze by było. Panie, co pan mi żeś sprzedał? Ułożę. Dobra, gadaj. Ale a to na pewno nie zrobiłem co robić, to nie to. To dorzucasz do auta? No już wszystko tak łatwo będzie. A daj spróbuję z gazu, tak? Okay. Nie pamiętam wcale, czy odpaliłem z gazu, czy to nie próbowałem. Dawaj plaka, tu trzeba trochę magicznego pyłu dodać. Pokaż, gdzie to psikasz? Właśnie tutaj dokładnie było już zrobione tymi. Ale auto ogólnie w dobrym stanie. Nie wiem. Oleju tam jest trochę. A nie wiem, trzeba by sprawdzić. Ale dawno nie był wymieniany. Jaki tu wchodził? Jest to 10-2-4. Może doleję zaraz 10-2-4. Dobra. Jesteś? Dawaj. Czekaj. Oj, chyba trzeba po... Kancubetka tego znalazła. Co ja się wpakowałem? Dobra, idziemy go zatankować. Na razie zatankuję benzynę tylko, bo nie wiem jak ten gaz w ogóle się robi tutaj do lewa. Która jest najlepsza. Dobra. Fajnie, że korek jest. Podlecę. Jedziemy dalej, szkoda czasu. Dobra, jedziemy. Za chwilę się widzimy. Auto dla prawdziwego mężczyzny. Powiem wam, że to jest jak ruletka jakaś, bo nie wiadomo, czy ruszy, czy zapali, czy zaraz... Siema, siema. Właśnie zrobiłem tym autem 25 km tuż po zakupie. Szybko piszę wam jego stan i to, co tutaj ciekawego znalazłem. Od razu powiem, że nagranie jest takie zapoznawcze, bo pada mi właśnie bateria, ale do rzeczy. Ok, auto to jest 1.1 Panda Van 2004 rok. Auto to kupiłem za 100 zł. Pochodzi z wytwórni pizzy mojego przyjaciela Kuby,
który zaproponował mi ten samochód. I powiem wam tak, no jazda tym samochodem to jest jak rosyjska ruletka, bo ja nigdy nie wiem, czy on ruszy, czy zaraz nie zgaśnie, a jak po prostu gdzieś go postawiłem i chciałem ruszyć, to nie wiedziałem, czy on zapali w ogóle. Okej, okay, oklejony tu jest napisami firmowymi, ma na dachu takiego koguta. No powiem wam tak, stan tego samochodu to jest taki jak jego cena, czyli no bardzo, bardzo, bardzo niski. Okej, okay, może zacznijmy od tyłu. Dobra, jednak nie zaczniemy. Stan blacharski jest zajebisty, jest w bardzo dobrym stanie. Samochód posiada ważną instalację gazową. Tu mamy wlew paliwa, opony całkiem spoko. Nie jest nigdzie złamany, nie jest jakiś przełamany. Przyciemnione szyby z tyłu. Tu możemy sobie załadować kilka pizz. Okej, tu jest taka kratka. Dobra, idziemy dalej. Szyby działają. Coś tu musiało chyba przeciekać, bo przeciekać, bo jest dużo wody. No ale nic. Dobra, siedzonka zajebista. Dobra. Lusterka elektryczne. No powiem wam, że za takie pieniądze. Dobra. Wiozę pizzę. Proszę wpuść. Powiem wam, że dzisiaj to w ogóle ludzie to byli wściekli na mnie, bo starałem się jechać tak jak wszyscy, mimo to każdy mnie wyprzedzał. Prawym, lewym pasem, no po prostu tak jakbym był jakąś przeszkodą dla nich. A starałem się nie być. Błotnik tutaj, no chyba jakaś była przygoda, bo jest nowa lampa, nowy błotnik. Tu zobacz, jakie wyrwane drzwi. I koło jest chyba jakieś cofnięte. Zaraz wam pokażę. Dobra, tak, miejsce pracy, dostawcy. Zobacz, jak się maska otwiera. Widzieliście? Beka, co? Dobra, otwieramy. Tu jest ten reaktor jądrowy, turbo doładowany, 250 koni z podtlenkiem. Proszę bardzo. Nowy akumulator, olej wymieniony. Zobaczcie, tutaj wszystko jest w super stanie, żadnych wycieków. Żadnych wycieków, żadnych tutaj nie widać było ingerencji żadnej, żadnych mechaników. Tutaj jest jakaś drobna naprawa, ale to prawie jest niezauważalne. Dobra, i tutaj właściciel, były właściciel, mnie poinformował, że... Gdzie to jest? Mnie poinformował, że tutaj trzeba, żeby odpalić... O, jest tutaj. Żeby odpalić to auto, to po prostu trzeba go poczęstować tym. O, jeszcze komplet opon. Także widzicie, po co przepłacać? Można kupić auto za 100 i też się cieszyć z jego użytkowania. Dobra, zapalimy i ja zmykam. Trzeba pomyśleć o jakichś modyfikacjach. W planach jest zmiana koloru w profesjonalnej lakierni. Może jakieś terenowe zawieszenie, lift nadwozia jakiejś renomowanej firmy. Może zdejmę ten kogut, zastanowię się. Dobra, lecimy. Dobra, to jakaś mała wgniotka, ale to tego nie widać. Teraz zagrajmy w ruletkę. Robi się tak. To jest podtlenek. Dzisiaj jeździmy na benzynie, bo boję się tankować gazu. Nie chcę jeszcze wylecieć w powietrze. Dobra. Widzicie? Żadnej choinki na zegarach. A jak biegi się wrzuca, to nie można tak za mocno. Trzeba wyczuć. Nie, coś źle robię. Kurde, coś się popieprzyło. Tak, jedynka, dwójka, trójka. O, teraz. Prawie. Dobra, zobaczcie. Do odciny! Dobra, trzymajcie się, na razie. Jeśli chodzi o własności jezdne, tutaj prawie są niewyczuwalne. Prawie są niewyczuwalne wstrząsy. A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć o wnętrzu. No to tak.
Światełka. Cyk, oświetlenie LED-owe. Tutaj mamy klimatyzację. Bardzo dobrze chłodzi. Zobaczcie, nawet nie trzeba otwierać okien. Tutaj akcesoryjna gałka. Tutaj pod... O. No i stało się. Dobra, to nic. Tutaj mamy oświetlenie dodatkowe, kogut. Tutaj, o. A tak na poważnie to działa tylko czwarty bieg. Nagrzewnica nie wiem w ogóle czy działa. Tu nawiewy są jakieś pozamykane, więc mniemam, że chyba tylko ciepłe powietrze. Radia żadnego nie ma. Tutaj wszystko działa, kierunkowskazy, wycieraczki, światła. No tylko te biegi, a ręczny działa. Ręczny jest zajebisty, po prostu żyleta. No stan jaki jest, taki jest, to nic. Ważna jest zabawa. Lecę, trzymajcie się, piona.